Cześć, ja jestem Rolak i dzisiaj zaprezentuję wam Trackmania 2 Valley. Ale przed tym wspomnę trochę o Money Planet, bo zauważyłem coś przed chwilą w sumie. Są to tak jakby mody. Mówiłem w poprzednich częściach, że są na przykład skiny do pobrania i tak dalej. Ale to nie wszystko, ponieważ zauważyłem na przykład takie coś, spójrzcie. Mam tutaj na przykład wzorowaną mapę Abu Dhabi. I to jest mod. Coś w stylu właśnie moda. Więc nie zostają nam tylko te frakcje, te. Nie musimy na przykład jeździć ciągle po kanionie i tak dalej. Możemy ściągnąć jakąś modyfikację, dzięki której urozmaicie naszą grę o jakieś nowe przedmioty i tak dalej, nowe klocki, że tak powiem, do edytora na przykład, nową kampanię solo i tak dalej. Ale przejdźmy do Valley, bo dzisiaj o tym będę mówił. I o trzeciej już Trackmanii. Trzeciej i ostatniej tak naprawdę. Zapewne jeszcze wyjdą jakieś z pewnością. Z pewnością wyjdzie pewnie coś z rodzaju United, tak jak to było w przypadku pierwszej Trackmanii. No, ale jak na razie widzicie, na razie mamy te trzy. No i przejdźmy może wreszcie do tego multiplayera. I co możecie zauważyć, spójrzcie na liczbę graczy. Czekajcie, ustawię to w miarę, tak? Jeśli chodzi o liczbę graczy, no właśnie. Jest tutaj trochę krucho, powiem szczerze. Jak widać, brakuje tutaj gracz w przeciwieństwie do chociażby Stadium albo tego Canyon. To Valley ma najmniej graczy niestety. Jest to w sumie trochę mały problem, właśnie ta gra. Tą grę najlepiej się gra na multiplayerze, ścigając się z innymi ludźmi. Choć single player także jest bardzo przyjemny. W sumie chodzi tutaj głównie o to jeżdżenie, tak? Okej. I czym się różni Valley od Canyon i Stadium? Spójrzcie, tutaj fajne zielone tereny. Wszystko ładnie wygląda, jak widzicie. Więc to jest pierwsza cecha, ale na czym się Valley zdecydowanie skupił? Posłuchajcie dźwięku silnika. No teraz to kurde, jakieś bugi są. Coś. O kurde. Czekajcie, musi się kurczę odpalić dźwięki. A Boże. Jakieś problemy, w ogóle muzyki nie ma. Zawsze przy pierwszym odpaleniu tak jest zazwyczaj. W każdym razie jest. O, już muzyka się łączyła. Wszystko się czytuje, bo to. Trackmania jest tak, że wszystko się wczytuje podczas gry, tak naprawdę. Ale czym się wyróżnia tak Trackmania w końcu od innych? Ta Trackmania... Stadium się opierało trochę o takie wyścigi F1, tak jakby, nie? Tutaj akurat mamy... O, tu już słyszycie. Jest to... czekajcie, Stadium się opierało jakby o wyścig F1. Jakby się wzorowało na tym. Canyon o wyścigi po... i tam może wyścigi... To raczej wyścigi uliczne po... w stronach Ameryki, Wielki Canyon i tak dalej, no. A tutaj mamy coś z rodzaju wyścigów rajdowych. Sam dźwięk silnika na to wskazuje. Taki właśnie taki typowy dźwięk dla rajdówek. Same trasy wyglądają na trochę takie rajdowe. Jest, jeśli chodzi, bo mamy także tutaj te takie piaskowe trasy, jak to inaczej by nazwać. Kurde, ale się teraz robię, ale jeszcze raz. Piaskowe pożwirzenie i w szczególności jak się jedzie po świrze, czuje się ten motyw tych wyścigów rajdowych, WRC i tak dalej. A kurde,
zaczepiłem. Oczywiście, podobnie jak w Canyon, samochody tutaj się niszczą. Same samochody wyglądają jak rajdówki zresztą, nie? A, kurde, dobrze było. Może uda mi się jakąś niezłą pozycję tutaj ustanowić. Mamy 3 minuty, więc spokojnie. To jest zbyt dużo prezentował tego gameplay, bo jak wiadomo, wystarczy spojrzeć, ponieważ ta gra jest prosta jak barszcz. What shit? I chlop. Szkoda, że jeszcze nie zrobili czegoś takiego jak plus wody. Ale też śmieszną rzeczą jest to, że można się odbijać od wody jak te kamienie się rzuca w stronę wody, tak wiecie, płasko, takie kaczki robić, nie? Że to dobrze przejechać na trasę, ja czuję, że to mogę wygrać. Ach, shit. Właśnie, powiem wam szczerze, że ta Trackmania pod względem trudności jest najtrudniejszą. Po asfalcie tego tak ciężko nie jest, ale jak wjedziemy na żwir, to o Boże, to jest totalna masakra, mówię wam. Jest tak ciężko. Dobrze sterować ten samochód. O kurde. Tutaj bardziej szerzej muszę pojechać. Jest tak ciężko utrzymać samochód, on strasznie się nagle czuły robi. Nie wiem, czy tu będzie jakaś trasa, może drugą, bo tą drugą myślę, że też wam przedstawię. Mam nadzieję, że na drugiej trasie, którą tutaj odpalą, będzie trochę żwiru. A za szeroko. Oj, dupowaty czas będzie. Ale trzeci jestem. Ale patrzcie, jakie czasy zrobili. 2 sekundy lepsze od mojego, więc to nie jest takie proste ich pobić. To naprawdę czasami grają takie koksy nie do pokonania, że to masakra, nie? Ajajaj, biłem się. Hopa. Jeśli chodzi o grafikę, raczej te Trackmanie wszystkie nie różnią się graficznie zbytnio. Mają te same efekty i tak dalej, i tak dalej. Yeah, trzeci jest, patrzcie, na podium. Wow, nieźle. Tam z tyłu ktoś ma Audi S1 Quattro model. Ten za tym moim. O, teraz zobaczycie. Fajne są te modele. Raczej Trackmanie raczej nie kupię. Mam wiele innych gier, przede wszystkim niedługo będzie The Crew. Więc wiecie. Teraz chyba jednak nie będzie piasku, choć nie wiadomo. Zaczyna się na asfalcie, na platformach. Widzę, że tu wjeżdżamy na platformy. Aha, dobra. Myślę, że tu głąb trzeba wjechać. Okej, wow. To jest piękne w tej Trackmanii. Wow, dobra, ale nie o taki żwir mi chodziło. Choć na tym tak, że ciężko się utrzymać, często lekko skręcę i dupa. Wow, niezła mapa.
naprawdę fajna. Aj, zaczepiłem. Nie wiem, co wejdzie przede mną, wtedy trzeba jechać. O, długa jest zdecydowanie. Hopa, jest meta. Drugie miejsce. Słabe. Minuta jazdy, słuchajcie, minuta jazdy. No, ciężko będzie. O, czy wyrobię? Wyrobiłem się. Maxa cisnąłem gaz, więc nie wiedziałem, jak to będzie. O, teraz musiałem spuścić trochę. Za słabo wszedłem w zakręt. Też będę musiał spuścić. A tu mogę na maxa cisnąć. Okej. Zobaczymy, którą pozycję zdobędę. Opa! Ale tutaj chyba ten pocisk jest niepotrzebny zdecydowanie, on strasznie zwalnia samochód. Okej, pierwsza pozycja. Minuta jadę, myślę, że poniżej minuty w tej trasie spowolnie da się zejść. Pewnie znajdą się tutaj takie koksy, które mnie pobiją. Oła! Bolało. I tędy. Pięknie, prościutko wszedłem. Pytanie, czy... O, nie zahaczyłem. Było pięknie, ale tutaj zahaczyłem. Kurde. To nie jest takie proste, choć... Dla mnie dla doświadczonego już gracza wyścigowego ta gra nie jest jakaś specjalnie trudna, nie? Zdecydowanie też grałem dużo Nations. Jeśli chodzi o właśnie model jazdy, to jazda po asfalcie jest strasznie mi przypomina to z Nation ze względu na to, że raczej trzymajcie się wozu po asfalcie, to jest strasznie przypomina mi z Stadium Nation ze względu na to, no się trzymają, nie? Ale jeśli chodzi o resztę, czyli o poślizgi i tak dalej, to już nie. Już nie, inaczej się zachowuje na na żwirze i przy driftowaniu także. Nations, te samochody przy driftowaniu łatwo się driftują, naprawdę. O, fuck. Poślizg wpadłem. Ktoś nie powie w ogóle? Nie. O, ciekawe. Aż tak dobrze pojechałem? Wątpię. To był słaby przejazd, zdecydowanie. No to też słabo już. A ktoś mnie przebił? Nie. O, naprawdę chyba o milimetry, nie? No, come on. Uda mi się. O god. O god. Dobra, już nie mam co liczyć na lepszy czas. To była totalna masakra. No tak jak mówiłem. Gdybym nie tam, to bym jeszcze poprawił ten czas. O właśnie, ktoś mnie przebił. Minuta i 15 setnych. W sumie prawie mi się udało zrobić podobny czas. Może i tym razem... A nie, już to... Właśnie takim... Zauważcie, że ja tutaj patrzę na najdrobniejsze błędy. Jeśli chodzi o... Właśnie... Robienie doskonałych przejazdów, trzeba na to patrzeć, nie? No już... Słyszeliście poślizg. Z pewnością i to już oznaczało, że dzwoniłem. Poza tym gościu za mną nie wyprzedził tutaj, żeby uznać, że...
odpaliłem sprawę. W tym miejscu raczej nie powinno się skręcać, ale lekko trzeba skręcić, żeby pani wycelować tutaj. Wtedy odpowiednio jeszcze tutaj trzeba skręcić, a ja właśnie zwaliłem sprawę, bo przestałem skręcać. Na tym miejscu trzeba po prostu wyczuć moment, w którym trzeba potem skręcać na maksa, nie? Jestem w drugim miejscu nadal. Ojej. Coś tam, te samochody tracą strasznie przyczepność. Ile trzeba? A, dobra. Nawet nie mam co już próbować. Okej. To widzieliście, jak wygląda Valley. A wygląda bardzo fajnie. Zdecydowanie bardziej mi się podoba od Canyon, ale ze względu na dość małą liczbę graczy, nie wiem. Chyba bym prędzej Canyon kupił. Zobaczcie. Raczej nie wiem, czy w ogóle bym kupił. Dobra, jestem na drugim miejscu, jak widać, bardzo fajnie. Drugie miejsce. Okej, to tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Jeśli wam się spodobała gra, możecie ją sobie oczywiście kupić. No ja wam nie bronię. Link znajdziecie do pobrania w opisie, nie? Dobra, to tyle. Więc do następnego, cześć i siema.